rozmawiamy z Tabasco, jednym z zawodników Illuminar Gaming, którzy przed chwilą wygrali mecz półfinałowy 2-0 ze Sneaky Foxes. Jak się czujesz? Emocje? Nerwy? Nie ma jakichś takich większych emocji, bo wiedzieliśmy, że wygramy. No, trochę były nerwy, bo jednak powinna ta pierwsza mapa być o wiele czystsza. I w sumie druga była, ale pierwsza powinna być po prostu o wiele czystsza, dlatego były trochę nerwy, ale no, wygraliśmy, to się liczy. Teraz przygotowujemy się po prostu na finał. Kogo spodziewacie się w finale? Pompa Team prawdopodobnie, ale wiadomo, że DPD umie czasami na tą bombę wygrać, więc może ktoś jakąś życiówkę zagra. Trudny przeciwnik, prosty przeciwnik, będzie raczej spacerek czy bieg przez płotki? Pompa może być trudniejsza, bo oni jakby już na nas bardzo dużo grali, a DPD jeszcze nigdy nas nie wygrało, więc powinno być po prostu no, łatwiejszym przeciwnikiem, bo jeszcze nas nie rozpracowali. Jak się czujecie w takich meczach w zasadzie face to face? To jest coś innego niż rozgrywki online. Nie wiem, jesteście w stosunkach koleżeńskich z przeciwnikami, czy to jest raczej taki hejt? Nie, no wydaje mi się, że z większością, może nawet wszystkimi drużynami bardziej jesteśmy koleżeńskimi. No na tym lanie na pewno, no Sneaky Foxes i DPD to na 100%. Nie wiem, jak jest pomiędzy mną a Pompą czasami, bo ja lubię sobie ich sprowokować i wiem, że oni tak ciężko na to potrafią zareagować też. No więc nie, wydaje mi się, że teraz polska scena jest jakby w takim miejscu, gdzie nie ma ludzi, których się nie lubi, tak jak kiedyś to była Dota, że ludzi z Doty się za bardzo nie lubiło, to teraz każdy po prostu się lubi i pomaga sobie jak może. No właśnie, jeżeli chodzi o polską scenę, uważasz, że jest duży rozdźwięk pomiędzy globalnym rynkiem, sceną gier e-sportowych, czy nasza rodzima scena może już sobie pozwolić na konkurencję z tym, co jest na świecie? Licząc IEM na 100%, możemy sobie liczyć na konkurencję, ale tak myśląc tylko o tych okręgówkowych turniejach, czyli tylko Polska Liga Esportowa czy SL Mistrzostwa Polski, to myślę, że jest jeszcze trochę ciężko, bo mamy 3 albo 4 turnieje rocznie związane z tym, kiedy we Francji to są 3 albo 4 turnieje na 2 miesiące, więc oni o wiele więcej tam mogą grać, trenować na tych lanach, my mamy tego mniej, ale rozwija się bardzo dobrze. No, rok temu albo 2 lata temu mieliśmy może 2 eventy, czy i takie jakieś pomniejsze były e-sport nauczy coś, ale mieliśmy mało. No, teraz jest coraz więcej. Może co, zobaczymy 6 eventów za rok. Jesteś w ekipie polskiej, drużynie polskiej, więc jak to dla ciebie wygląda? Jest to dla ciebie już zawód, czy nadal hobby? Czy macie, nie wiem, treningi codziennie, czy to jest jakieś raz w miesiącu, raz w tygodniu? Treningi mamy codziennie praktycznie, no 6 dni w tygodniu, niedziela jest zawsze wolna, bo jak ktoś chce wyjść sobie w sobotę, tam nie wiem, poimprezować do kogoś po prostu, to no może wyjść, żeby nie było, że cały czas gramy, bo to człowiek potrafi się przemęczyć, ale dla mnie to jest już praca, hobby to może było z rok temu, powiedziałbym, jeszcze potrafiłem bardziej robić tak, że za małe pieniądze mogłem wszystko zrobić, ale teraz to po prostu bardziej jeszcze patrzę na tym finansowym, żeby się ustawić, żeby coś tam odłożyć, bo nie można tak cały czas, że zgrać za nic. Co w ogóle trzeba zrobić, żeby dostać się do takiej drużyny? To zależy. Można bardzo dobrze grać jakby na solo kolejce, czyli takim rankingu, gdzie się po prostu gra samemu i wtedy jakby drużyny przychodzą, pytają się, czy chcesz zagrać z nami, poćwiczyć, czy będzie działało, jak działa, jest chemia, jakiś kontrakt, Hiszpania, Niemcy, po prostu inne kraje lub Polska. Ale drugi to jest networking. No chodzi o to, że jak sobie grasz, będziesz sobie z kolegą, po prostu jakiegoś kolegę poznasz, co jest, ma jakiś team, więc ten kolega po jakimś czasie na pewno będzie się chciał wziąć do tej drużyny i no znajomości się bardzo liczą w tej jednak League of Legends. Okej, czyli twoi koledzy z drużyny, poznałeś ich dopiero przez organizatora, czy znaliście się wcześniej i tak powstała cała drużyna? IceBeast to poznałem przez organizację. Sebusia, w sumie nie wiem jak poznałem dokładnie, tak na jakimś lanach grałem na niego bardziej, ale to nigdy nie rozmawialiśmy też, tak lepiej go poznałem w organizacji, ale u Lighta i The Lorda to siedzieliśmy praktycznie od półtora roku na TeamSpeak i graliśmy w inne gry, tam w jakieś Counter, po prostu cały czas robiliśmy co innego, gadaliśmy, aż wreszcie tak, może pogramy sobie razem, no i tak wyszło po prostu. Generalnie jak się patrzy na jakieś wpisy na portalach, wszędzie Tabasco, uważasz się za lidera, czy jesteś elementem drużyny i nikt nie powinien się wywyższać? Nie no, ja myślę, że nikt nie powinien się wywyższać właśnie, nie jestem jakimś liderem. Wczoraj ktoś mi zadał to samo pytanie po prostu, czy jestem liderem, a ja nie uważam się totalnie za lidera, tylko bardziej robię jako menadżer powiedzmy. Bo ja wiem, że oni są trochę nieogarnięci, więc trzeba tutaj... Tak, i ja też tak lubię to robić, że mi to sprawia bardziej przyjemność, po prostu jakieś tam pomóc komuś, czy to, że pójść, nie wiem, komuś popić, no takie losowe, takie małe rzeczy, załatwić komuś hotel, no lubię, mi to sprawia po prostu przyjemność i też dlatego do tych wywiadów, bo wiem, że niektóre osoby nie chcą, więc po prostu ich wyręczam, no że pójdę, no dobra, panowie, no nie chcecie, jak będziecie chcieli, jak oni by chcieli, to by poszli. To by powiedział, no dobra, idźcie, nie?
Nie robię tak, że ja mówię, idę do wywiadu, nie możecie iść, kolesie, więc tak to wygląda. A jeżeli chodzi o jakiś turniej czy mecz, który wam nie pójdzie, ekipa wtedy, nie wiem, zwieszają uszy po sobie, każdy jest na siebie obrażony, czy staracie się zmobilizować i wziąć w garść? Zależy od turnieju. Na początku na pewno jest taka załamka, że no raczej nikt tam nie rozmawia, także przez te pierwsze 10 minut, może Delord, bo on jest taki losowy, że no, Delord jedyny. Ale później to tak wygląda, że my tak się naprawdę wszyscy tak lubimy, że nikt nikogo nie obwini za przegraną. Że to będzie tak, że przegraliśmy jako drużyna, że no nie wyszło, no ktoś miał nawet gorszy turniej, dobra, no ale wcześniej grał dobrze, no tak wyszło po prostu i nie ma tak, że jest jakaś kłótnia, że nigdy chyba nie było tak, żeby ktoś z drużyny powiedział, że nie chce grać z kim innym, że za plecami, bo często właśnie tak się zdarza, że mamy jakiś botlane i on mówi, nie mogę grać z tym junglerem, musimy go wymienić. I próbuję wtedy tego toplanera przekonać, midlanera, ale u nas mi się wydaje, nigdy nie było takiej sytuacji po prostu, żeby ktoś chciał kogoś za plecami wyrzucić. Gdzie jesteście w Warszawie, a za tydzień? Gdzie ja jestem za tydzień? Ja chyba... Nie, w Grudziądzu nie. Chyba do Białegostoku jadę. Ale co, nie wiem po co, na jakiś EGU? No, chyba tam jadę. Ale nie wiem, czy tam pojadę, czy czasami sobie zrobię wolnego, bo teraz chcę sobie zrobić takie wolne, wyjechać gdzieś w góry bym pojechał. Taki kominek, tak pięknie, narty. Czyli generalnie jakieś hobby poza e-sportem jest? Staram się znaleźć. Śpiewam sobie czasami. To na pewno. Kupiłem ukulele, ale mam za małe palce i za grube, więc mi się ciężko gra. Kurczę, co jeszcze robię? No ale się staram się, no tam mówię parę dźwięków. Coś jeszcze się robiłem ostatnio. A, już nie pamiętam. Ale chciałem się na hiszpański zapisać, ale tego nie zrobiłem, się cieszę, bo bym na pewno nie chodził.